Siemano ludzie, z tej strony Crater Games i witam was na kanale. Powracamy sobie do Railway Empire i jak widzicie, jesteśmy z powrotem w naszej super miejscowości i w ogóle świetnej mapie. Ale muszę wam wytłumaczyć parę ważnych rzeczy, które odkryłem, gdy grałem sobie sam w tą grę. Ogólnie rzecz biorąc, żeby rozwijać miasta, bo oczywiście potrzebujemy to robić, żeby więcej osób korzystało z naszej kolei. No bo oczywiście im więcej osób jest, tym więcej osób chce korzystać z kolei, tym więcej my zarabiamy i tak dalej, i tak dalej. Gdy wchodzimy sobie tutaj, jak możecie zobaczyć, jest spis rzeczy, których oni używają. Znaczy, na przykład oni używają 2,6 drewna, prawdopodobnie to na tydzień jest. No, a dostają, mają w tym momencie 21 bal drewna. Tak samo jest, tu chyba jest cukier. Z tkaniną, z mlekiem, z marchewkami, czyli chyba warzywa po prostu, owoce, ubrania, deski i te wszystkie inne pierdy. Oni to wszystko potrzebują, żeby się rozwijać. I póki oni tego wszystkiego nie dostaną, oczywiście się nie rozwijają, no i my wtedy mniej zarabiamy. A jak przejdziemy sobie tutaj, no to mamy konkurencję, która naprawdę tutaj zapiernicza dosyć mocno. Z jakiegoś powodu tutaj, no tak, bo on połączył dwie farmy jednocześnie, powiedzmy. No to raczej nie było zbytnio opłacalne u niego, ale trudno się mówi. Mamy 62 tysiące, więc my tutaj także dużo nie możemy zrobić, chyba że weźmiemy pożyczkę. Wiem, jak pożyczkę wziąć. Tak mi się wydaje, więc tutaj nie będziemy musieli się, mam nadzieję, o to martwić. Będziemy na pewno musieli zbudować magazyn. Magazyn zbudujemy blisko, myślę, Dodge City, ponieważ, no, jest blisko. I walniemy to gdzieś mniej więcej w tym miejscu, no i wszystkie te takie wioski, czy tam po prostu pola podłączymy do magazynu i z magazynu podłączymy się do globalnej sieci torów, no i po prostu będziemy wysyłać wszystkie pociągi do różnych właśnie stref i do różnych miast, po prostu żeby zarabiać, no i żeby oni mogli się rozwijać. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobry pomysł, ale będziemy potrzebowali mega dużo pieniędzy do tego. Jak wejdziemy sobie chyba tutaj, przejdziemy trzy ikony w prawo. Jeszcze tutaj swoją drogą, możemy wykupić konkurencję jakoś. Moglibyśmy kupić u niej na przykład 100% udziałów za 2,5 miliona. Nie wiem, ile my zarabiamy to swoją drogą na miesiąc, więc my tutaj też szaleć nie możemy. Możemy kupić na przykład, no nie wiem, 3% u niej. I za 10 lat, wiecie, sprzedać to za, nie wiem, 50 milionów. Jest też taka możliwość, albo też możemy po prostu ją wykupić, tylko że potrzebujemy na pewno 50% jej udziałów, po pierwsze. Po drugie, będziemy musieli wydać prawie 3 miliony, więc to jest naprawdę straszne. No ale musimy oczywiście naszą konkurencję przebić, więc my tutaj weźmiemy sobie pożyczkę. Jak największą jest możliwą, 400 tysięcy najwyraźniej. Weźmiemy sobie. I w tym momencie mamy 458 tysięcy. Wspaniale, czemu nie? Moglibyśmy też tutaj troszeczkę na giełdzie handlować, to też jest całkiem fajne, ale szczerze mówiąc ja jakoś nie za bardzo umiem to robić, bo gdy grałem na swoim save'ie, po prostu kupiłem tutaj, wiecie, udziałów, no 100. I potem nagle cena skoczyła do chyba 4000, ale to chyba tutaj było. Właśnie kupiłem za niecałe chyba 3000, a potem skoczyła do 6000. Sprzedałem i zarobiłem 25 tysięcy, więc tutaj absolutnie na to w ogóle nie rozumiem, na jakiej zasadzie to działa jeszcze. Ale spoko luz. Tak jak mówiłem, postawimy tutaj na pewno magazyn, który kosztuje 200 tysięcy dolarów. To jest naprawdę dużo. Na pewno, tak jak mówiłem, postawimy obok Dodge City, żeby oni też mogli z tego korzystać. I tak dalej, i tak dalej. Więc tak, potrzebuję na pewno jedną stację przy produkcji mleka, przy produkcji zboża, przy produkcji mięsa, przy produkcji jeszcze bawełny. Zostaje nam 98 tysięcy. Okej, jeszcze tutaj przy warzywach, ale jeszcze kasy na to nie mamy. Więc po prostu włączymy sobie czas. Niech te pociągi nasze jeżdżą i tutaj właśnie... Co to jest? O, tutaj Indianie mieszkają. Wow! Fajnie. Szczerze, nie widziałem tego nigdy. Ale wracając, podłączymy to wszystko, no i potem podłączymy ich do globalnej sieci. No i będziemy zarabiać, mam nadzieję, z tego bardzo dużo. Więc import będzie właśnie z tej strony, a eksport... Eksport logicznie będzie z tej strony, czyli tutaj będziemy wysyłać na wszystkie miasta, a tutaj będziemy prowadzić z farmy.
Znaczy w ogóle ze wszystkich farm właśnie tutaj. Żeby nie było jakiegoś super wielkiego zamieszania. Dalej musimy jeszcze tutaj podłączyć 55 tysięcy. Wspaniale, to jest kupa pieniędzy. My w sumie już tyle nie mamy. O, niedobrze. Jak teraz na to patrzę, to mamy mikry problem. Ogólnie mamy 3000 dolarów i to jest niewystarczająca ilość, by podłączyć te wszystkie, no cóż, pola, powiedzmy, do magazynu i z magazynu jeszcze do wszystkich innych miast, więc tutaj trzeba będzie ogarnąć się troszeczkę. I lokomotywa zwolniła z powodu braku wyposażenia. Chyba tutaj zbudowałem właśnie wieżę zaopatrzeniową, no i wszystko powinno być ok. Więc wydaje mi się, że potrzebujemy jeszcze jednej pożyczki. Ja wiem, że tutaj kurde lecimy troszeczkę z tym wszystkim, ale póki oni dadzą właśnie mnie pieniądze. No, teraz osiągnięto maksymalną wartość obligacji. No to więcej pożyczek nie możemy wziąć. Wypożyczyliśmy teraz z banku jakieś 800 tysięcy dolarów, więc ja musimy to dosyć szybko spłacić. Znaczy nie szybko, tam 100 tygodni pisało, więc też nie ma co się aż tak bać. Dobra, poczekajmy chwilę. Co my tutaj chcemy mieć? Na pewno chcemy podłączyć pszenicę, chyba to jest, mleko chcemy podłączyć, bawełnę chcemy podłączyć, mięso chcemy podłączyć. Fajnie też to by było, jakoś tam rypnąć. No i wszystkie te poza tym farmy też fajnie by było, bo wiecie, im więcej podłączymy do naszych miast, tym więcej będziemy pomagać tym miastom rosnąć. Jak widzicie tutaj, już pokazywałem wam, ale jeszcze raz sprawdzimy. Na przykład chyba to jest cukier, tak mi się wydaje, albo coś tego typu. Oni zużywają pół tony chyba, albo wagonu tygodniowo. Tak samo jest z tkaniną, mlekiem i warzywami, i owocami, i ubraniami, i deskami. Nie, desek absolutnie nie używają. Ale mięso używają 3,6 czegoś w ciągu tygodnia. No więc musimy tutaj naprawdę im pomóc po prostu. Poza tym musimy ten Dodge City także podłączyć. W sumie możemy to tak fajnie zrobić. Póki mamy te 400 tysięcy praktycznie w naszym banku, możemy podłączyć was od razu do magazynu. Okej, okay, zabulimy za to aż 14 tysięcy dolarów plus to, że musimy wybudować tutaj wieżę zaopatrzeniową. Poza tym tutaj w magazynie jeszcze musimy ulepszyć to, żeby właśnie postawić jeszcze budynek naprawczy. Zaboli nas 80 tysięcy, więc już teraz nie musimy tak szaleć z pieniędzmi. Dobra, chwila. My tutaj podłączyliśmy na razie dwie farmy. Musimy podłączyć jeszcze te dwie, więc zróbmy to od razu. Więc was pociągniemy prościutko do magazynu. W tym miejscu. Zabolimy 69 tysięcy najwyraźniej. Może być. I jeszcze przydałoby się was podłączyć także tutaj. Tak wprost podłączymy, chyba że nie będzie się dało. Ja to zrobię, że będzie się dało. Proszę was bardzo. 64 tysiące. Cholera, zostaje nam 87 tysięcy dolców. I teraz pytanie, czy nam wystarczy w ogóle, żeby pociągi kupić? Prawdopodobnie nie. Ile nas buli jeden pociąg? Dodaj lokomotywę. Ja, 100 tysięcy. Nie no, w sumie ten kosztuje 38 tysięcy, a ten 30, więc już w ogóle. Widzicie, 75 na godzinę, siła pociągowa 34%. Ale szczerze mówiąc, ja patrzyłem sobie, o co dokładnie z tym chodzi na swoim save'ie. I ogólnie rzecz biorąc, to jest takie coś, że oni przyspieszają do jakiejś tam prędkości, załóżmy tych 75 km na godzinę, i gdy wjadą na jakąś małą górkę i mają małą siłę pociągową, bardzo szybko hamują. Albo w ogóle nie dają rady wjechać pod tą górkę, więc właśnie o to wydaje mi się chodzi. Więc my tutaj dużo górek nie mamy, a naprawdę nie stać mnie, żeby wydawać 100 tysięcy na jeden pociąg. Więc wydaje mi się, kupimy ten tańszy za 30 tysięcy. Co prawda nie mamy tyle w ogóle pieniędzy, żeby kupić te wszystkie. Poza tym musimy podłączyć magazyn do wszystkich poza oczywiście Dodge City miast. Co będzie dosyć ciekawe, bo nie wiem jak to zrobić. Nie wiem, czy mam łączyć w taki sposób, że polecimy tutaj i polecimy tutaj. Czy podłączyć po prostu jeden, wiecie, jeden tor do jednego miasta? Ciężko powiedzieć. Mamy 87 tysięcy. W Dodge City, czego wy tutaj najbardziej potrzebujecie? Najwyraźniej mięsa. Mięsa macie za dużo. Spoko, drewna potrzebują, troszeczkę potrzebują kukurydzy. Mięsa bardzo dużo zużywają, okej. Znaczy mięsa zwierząt, powiedzmy, żeby oczywiście mięso z nich zrobić. No i piwa też troszeczkę zużywają i pszenicy. To będzie problem. Bo oni praktycznie tutaj nic nie potrzebują. Okej, na chwilę obecną myślę po prostu puścimy grę. Niech ona sobie tutaj leci i Red Hot Steel
rozszerza sieć. Mamy 2607 km torów. Okej, okay, to brzmi całkiem fajnie. Pieniądze tutaj powoli, powoli wzrastają, więc tutaj też nie ma co się bać aż tak mocno. Tutaj lokomotywa zwolniła, ale spoko, podjeżdżasz tutaj, se zaopatrzysz, co potrzebujesz. I tutaj mamy chyba też ten cukier. Cholera wie w ogóle, co to jest. Bo wiecie, jak naciskamy tutaj, powinna wyskakiwać informacja, że własność prywatna, na przykład cukier, czy coś w tym stylu. No ale niestety czegoś takiego nie mamy. Co trochę jest się. Okej, mamy 200 tysięcy. To jest dobra ilość, żeby powoli tutaj coś kombinować. Potrzebujemy rozwinąć chyba tą stację. Albo w sumie nie potrzebujemy. Bo tutaj leci tak tylko z fabryki. Fabryki, to jest z przemysłu, powiedzmy, drzewnego. Więc po prostu zrobimy coś takiego, podłączymy tu i polecimy do samego magazynu na eksport. Okej, zapłacimy 120 tysięcy za to. Cholera, to jest dużo. No i teraz oczywiście standardowo musimy kupić pociągi. Jeszcze zanim właśnie te pociągi zrobimy, przydałoby się też jakąś sygnalizację tutaj zrobić. Chociaż chyba nie potrzebujemy. No nie potrzebujemy. Na szczęście podłączyłem wszystkie do innych torów, więc tutaj pociągi nie będą musiały się hamować, żeby czekać, aż inny pociąg wyjedzie. Więc tutaj nie musimy się martwić. Chociaż nie, musimy, ponieważ na tą samą stację wjeżdżają z miasta. Więc tutaj trzeba będzie jakoś ogarnąć za chwilę. Okej, to powinno wystarczyć, mam taką nadzieję. Tutaj postawiłem te całe sygnalizatory. Więc miejmy nadzieję, że to pyknie i nie będzie się działo jakieś homo, nie wiadomo. No i dobra, teraz musimy oczywiście standardowo podłączyć pociągi. Tylko, że my nie mamy tyle pieniędzy, szczerze mówiąc, ale zróbmy to. Ten jedzie 52 na godzinę, siła pociągowa 98, więc mnie to troszeczkę nie bawi, bo wiecie, 100 tysięcy to nie na moją rękę. Weźmiemy ten pociąg, ponieważ jest szybki, ma co prawda małą siłę pociągową, ale już nieważne. Inżynierów, a kupmy jednego, niech będzie. Proszę cię bardzo. Więc ty będziesz jeździć, już ci mówię, z magazynu do tego miasta. Będzie najwyraźniej tylko jeden pociąg na chwilę obecną. Teraz weźmiemy kolejny pociąg i postawimy go tym razem w jakiejś farmie. Więc myślę, że idziemy to, co jest blisko, czyli z mleka do magazynu. Ty będziesz teraz tak jeździć. Jeszcze stać nas na jeden pociąg, więc damy go w jeszcze jednej farmie i ty będziesz jeździł od pszenicy do oczywiście magazynu. No i teraz włączymy sobie grę, żeby normalnie jeździła i zobaczymy. Aha, jeszcze tak, w magazynie trzeba zrobić takie coś. Tutaj oczywiście chcemy magazynować pszenicę. Teraz przejdziemy sobie dalej. Potrzebujemy także bawełnę. Chyba ten cały cukier, jeśli to w ogóle jest cukier, mam taką nadzieję. No i mleko jeszcze i chyba weźmiemy... Chyba, coś tu jeszcze jest. Jeszcze mięso oczywiście, zapomniałem. Znaczy mięso z zwierzęta. Okej, jeszcze was i... Chyba wszystko. No, możemy jeszcze dać albo kukurydzę, albo warzywa. Szczerze mówiąc, nie wiem, co jest lepsze. Na razie nic nie będziemy robić. Zrobimy tutaj oczywiście wszystko na maksimum, żeby pociągi mogły to wszystko transportować. No i teraz lecą co prawda puste pociągi, ale za chwilę jak oni zawrócą. I nowy rekord. Okej, mamy pociąg, który zapierdziela 80 km na godzinę. Wow. No spoko, ziomek. Podoba mi się to. Więc on teraz tutaj podjedzie, jak widzicie, i zacznie pakować pszenicę na fulla. Potem podjedzie z powrotem do magazynu, załaduje to wszystko właśnie do magazynu. I pociąg, który jeździ z tamtej wioski do... Znaczy wioski, z miasto już powiedzmy. Z powrotem do magazynu wytransportuje to, co oni tam potrzebują. No i oczywiście oni będą się rozwijać. Dosyć skomplikowane faktycznie, ale do ogarnięcia powiedzmy. Zastanawiam się, czy ja tutaj mogę wrzucić... Jeszcze nie za bardzo, a potrzebujemy tego. Tak dosyć dużej ilości, bo potrzebujemy 1, 2, 3, 4, 5 właśnie takich wież zaopatrzeniowych, więc potrzebujemy 150 tysięcy dolarów, więc ludziki, pośpieszcie się. Premia za połączenie, czego? Denver, okej. Okay. Jak podłączymy to miasto z jakimś innym miastem właśnie w naszej sieci, dostaniemy dodatkowe 122 tysiące dolarów. Szczerze mówiąc, ile by mnie to kosztowało? No wiecie, 40 tysięcy plus to, że potrzebujemy tory. Powiedzmy, że jakoś tak to zrobimy. Połączymy do Dodge City. Przejdziemy jakoś tak. Oczywiście cena to też jest zabójcza w tym momencie, ale my to naprawimy na szybkiego. My nie potrzebujemy aż tylu mostów, chyba. Zaraz sprawdzimy to. To na pewno tutaj możemy zmniejszyć.
potrzebujemy aż tak wielkiego tego mostu, tak samo tutaj. Nachylenie 9 stopni, to powinno wystarczyć. Tutaj nachylenie 8 stopni, ok, 244 tysiące. To jest za dużo. Nie stać nas niestety na to w tym momencie. A poza tym i tak by się nie zwróciło, więc no tak trochę lipa niestety. Niestety, nie zrobimy teraz tego, przykro mi. Ok, on tutaj widzę pakuje pszenicę i teraz będzie cisnął do miasta. Wspaniale. Bardzo fajne jedzie, tylko szalone 45 km na godzinę. Ja, yeah, to jest właśnie przez to, że mała siła pociągowa jest. Trochę jest się, ale nie mamy pieniędzy, więc ja tutaj dużo też nie mogę niestety zrobić. Możemy za to blokować jakieś nowe części, na przykład nowy pociąg? Nie, po co nam pociąg? No, w sumie przydałby się. Chociaż ja szczerze mówiąc poluję na te bardzo szybkie pociągi, no bo one są szybkie, logiczne. Chociaż te, co mają mega wielką siłę pociągową, te są fajne, szczerze mówiąc. No, ale tutaj nie ma tak zabójczych, fajnych rzeczy. Moglibyśmy się cofnąć tutaj, chociaż widzę, że większość stąd mamy odblokowanych rzeczy. Ale też byśmy mogli tutaj właśnie kombinować trochę. Ale będziemy kupować te takie, wiecie, tanie rzeczy. Żebyśmy mogli tutaj po prostu jakieś dodatkowe rzeczy mieć z tego. Dodatkowe plusy, powiedzmy. Okej, ziomek, na co czekasz? Aha, to jest mega lipa. Musimy także w tym miejscu postawić sygnalizatory, żeby oni przypadkiem nie stali jak głupi na tamtej stacji, kiedy on już może jechać. Zobaczmy, czy teraz będzie działać. Tak, teraz ciśnie i zatrzyma się w tym miejscu i jak ten pociąg będzie chciał jechać tutaj na tą farmę, powiedzmy, drewna, no to ten pociąg, który jedzie stamtąd, to znaczy z magazynu, będzie musiał czekać w tym miejscu. Więc zobaczmy. On ciśnie tutaj i hamuje, będzie czekał na tego typa najwyraźniej. No i właśnie, lokomotywa zwolniła, ale na szczęście mamy 200 tysięcy już, więc możemy tutaj kupić wieżę zaopatrzeniową w tym miejscu. No i w tych wszystkich czterech ścieżkach standardowo. Okej, mamy 120 tysięcy, więc wystarczy nam jeszcze, żeby kupić parę pociągów. Na pewno to zrobimy, oczywiście tych tanich, na chwilę obecną, potem to bez problemu powinniśmy zmodernizować. Więc zrobimy tutaj jeden pociąg, jeszcze chciałbym dwa dodatkowe pociągi, które możemy wsadzić z magazynu do najwyraźniej produkcji zwierząt. Chyba tak to się nazywa. No i jeszcze jeden pociąg oczywiście wsadzimy z bawełny do magazynu. No i teraz będą sobie jeździć i nam zarabiać, miejmy taką nadzieję. Więc oni ci są. Tutaj jeszcze potrzebujemy oczywiście z Dodge City do magazynu, ale widzę, że tutaj już mamy. No i fajnie. Co wy w ogóle tutaj produkujecie? W razie mięso i skórę tylko. Troszkę z się. Tutaj możemy oczywiście za niedługo jakąś fabrykę kupić i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, co wy tam chcecie? Połączenie tej farmy do najwyraźniej całej naszej sieci, więc spoko. To praktycznie nic nie kosztuje. 40 tysięcy plus wybudowanie oczywiście torów. To praktycznie będzie za darmo, dostaniemy połowę tego, co wydamy, prawdopodobnie. 45, czyli 55 tysięcy wydamy, a dostaniemy 122 tysiące, więc bardzo fajnie, tak mi się wydaje. Skupmy to, dostaliśmy 120 tysięcy, bardzo się cieszę, teraz postawimy oczywiście w tym miejscu sygnalizator, żeby przypadkiem, wiecie, pociągi się nie walnęły, czy coś w tym stylu, bo to by było bardzo niefortunne. No i czy oni potrzebują tak naprawdę tych surowców? Nie potrzebują, więc my tutaj także nie potrzebujemy dawać pociągu na chwilę obecną. Ale czego wy najbardziej tutaj potrzebujecie? Mięsa macie dużo, drewna absolutnie nie macie, więc potrzebujecie kukurydzy, pszenicy i wszystkich w ogóle surowców, więc to będzie dosyć ciekawe, ponieważ do nich też musimy podłączyć magazyn. I potem jeszcze do tej wioski, czy tam miasta nawet, już bym mógł powiedzieć. To naprawdę wielkie to jest. Możemy tutaj także zbudować uniwersytet, który daje nam szalone 4 punkty innowacji więcej niż w tym momencie mamy. W tym momencie mamy 48, więc byśmy dostawali 52 miesięcznie. Nie brzmi to jakoś bardzo dużo, chociaż z drugiej strony wiecie, my dostajemy ogromne pieniądze bardzo szybko. W miesiąc prawdopodobnie dostaniemy jakieś 200-300 tysięcy, więc no tutaj już naprawdę rozwijamy się coraz szybciej i coraz lepiej, tak mi się wydaje.
Ale oczywiście standardowo musimy także już powoli, powoli podłączać się do tych wszystkich innych, no właśnie, miast, bo tutaj widzicie, ludzie znaczy sztuczna inteligencja podłącza już te wszystkie większe miasta. No i to jest bardzo, bardzo dla nas niebezpieczne, bo wtedy oni oczywiście będą zabierać nam pieniądze, powiedzmy, no bo oczywiście ludzie nie będą chcieli z naszych usług używać, tylko czyjś. My wtedy tracimy mnóstwo pieniędzy, niestety. Okidoki, musimy także podłączyć tą kukurydzę na 100%, bo tutaj widzę, że gra mi już sugeruje, że musimy to zrobić dosyć szybko. Więc rypniemy to, myślę, w tym miejscu, tak żebyśmy używali tej samej wieży zaopatrzeniowej. I teraz postawimy sygnalizatory w tym miejscu, tutaj o i tutaj, żeby standardowo pociągi się nie zderzyły, bo to by było straszne. No i teraz oczywiście potrzebujemy nowej lokomotywy, weźmiemy sobie tą najtańszą oczywiście, kupimy ochronę, skoro go już mamy. No i teraz wyślemy go stąd do magazynu. Okej, rób to oczywiście standardowo, jeszcze w magazynie musimy pokazać im, żeby zbierali także kukurydzę, no i tyle. Jak widzicie, teraz pakuje cały pociąg i będzie jechał szalone 50 km na godzinę. No, 54, 5. Wow, zabójcza prędkość. Mamy do kupienia reportera. Reporter robi coś takiego, że pisze bardzo złe artykuły o naszej konkurencji. Zapłacimy 123 tysiące za to, żeby ktoś z naszych, powiedzmy, wrogów stracił dużo pieniędzy. Bo wtedy jakieś miasto po prostu powie, że absolutnie nie chce już więcej używać jego pociągów, no i po prostu się obrażą na niego. Będą więcej korzystać z konnicy zamiast pociągów. Tylko że oczywiście to nie działa zawsze, tylko przez kilka tygodni, no ale naprawdę wielkie straty pieniężne by on dostał. Ale z drugiej strony musimy zapłacić 100 tysięcy za to, więc też nie jest takie wygodne bardzo. A na chwilę obecną tego nie będziemy robić, ponieważ nie potrzebujemy tego. I on tutaj, wiecie, nie za bardzo się jeszcze rozbudował i tak dalej. Chociaż musimy zacząć uważać, bo my mamy 4 miasta. Oklahoma City ma problemy. Reporter ujawnia skargi, jaj, się zaczyna. Red Hot Steel w ostatnim czasie ma trudności z mieszkańcami Oklahoma City. Zmalała nawet liczba przesyłek pocztowych. Wszystko zaczęło się od serii informacji o braku bezpieczeństwa i złych warunków pracy. Chociaż nie zostało to jeszcze potwierdzone, osoby z Oklahoma City na razie straciły zainteresowanie stacjami i pociągami. No właśnie o tym mówiłem, to jest reporter i zobaczmy. Chaci w D, człowieku, i no cóż, będziemy musieli to przeżyć. Oklahoma to jest chyba większe miasto, które mamy tutaj, co nie? Nasze pierwsze miasto, więc w ogóle. W ogóle, ziomki, wy potrzebujecie tkaniny i to tak dużej ilości, a my możemy to wam dostarczyć. Więc automatycznie pociągniemy tą drogę. Jakoś tak w oku jeszcze Indian, żeby oni nam tutaj właśnie tych samych pociągów nie rozwalali. Zrobimy, cholera, te mosty są tak drogie. Możemy poprowadzić jakoś tak śmieszną bok tej stacji w ogóle? Chyba powinniśmy. No, bez większego problemu. Okej, i teraz musimy się podłączyć tutaj. Tu. 196 tysięcy dolarów. To jest dużo. Muszę jakoś to zmniejszyć może. Jakieś mosty tutaj beznadziejne się zrobiły, niepotrzebne zrobiły się oczywiście standardowo. 100 wywalimy, 173, no to wiecie, 20 tysięcy mniej pieniędzy zapłacimy. No i fajnie, to jest taka akurat ilość. Więc myślę, że to wybudujemy. Będziemy czekać teraz na pieniądze kolejne, żeby zbudować właśnie takie rzeczy jak wieże zaopatrzeniowe, myślę w tym miejscu. I coś jeszcze? Jakieś odsetki dostaliśmy, wspaniale. No i oczywiście pociąg jeszcze musimy jeden chociaż postawić, chociaż jeden to i tak jest za mało troszeczkę, musimy tutaj rozjezdnię zrobić w ogóle, żeby to wszystko tak fajnie funkcjonowało. Jak tam u was? Potrzebujecie czegoś jeszcze? Cukru, tkaniny, mleka, warzyw, owoców, ubrań, czyli wszystko w zasadzie. Wspaniale. No dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli macie jakieś porady, co my tutaj jeszcze możemy zrobić, to śmiało walcie śmiało w komentarzach, bo oczywiście każdy komentarz czytam i bardzo się cieszę, gdy to robicie. Po pierwsze, pomagacie mi, a po drugie po prostu... A poza tym widzę, że wiecie, nie gadam sam do siebie, tylko faktycznie ktoś to ogląda. Więc naprawdę bardzo się cieszę, gdy to robicie.
ale tak czy siak. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie lajka w górę. Bardzo mi się ucieszył. Za subskrypcję jeszcze bardziej. No i widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.